Marzena, ty już robisz lampion z dyni? A puknij się, to będzie ciasto dyniowe. Coś ty znowu wymyśliła, ciasto z dyni. A ty się tam znasz, przesuń się. To mów, jakie składniki. Na początek robimy mus z dyni. Opłukaną dynię kroimy na kawałki. Oczyszczamy z pestek. Piekarnik 180 stopni, około 40 minut. Upieczoną dynię obieramy. Blendujemy. Pire z dyni gotowe, czas na ciasto. Do misy wbijamy 3 jajka. Wsypujemy pół szklanki cukru, łyżkę cukru waniliowego. Całość ubijemy na puszystą pianę. Roztapiamy kostkę masła. Do 2 szklanek mąki dodajemy łyżeczkę sody, łyżeczkę proszku do pieczenia i przesiewamy do ubitych jajek. Dodajemy łyżeczkę cynamonu, szklankę pire z dyni. Ścieramy skórkę dobrze umytej pomarańczy. Na koniec wlewamy przestudzone masło. Wszystkie składniki delikatnie mieszamy. Piekarnik 180 stopni, pieczemy około 40 minut. Marek, próbuj. Pycha. Matko, w życiu bym nie powiedział, że to jest dynia.